Witam Was w mojej kuchni. Mam tu towar z wyższej półki, a dziś pokażę Wam, jak się poprawnie robi kreboburgera. A więc mamy tu składniki takie, jakie tu widzicie, czyli kotleta schabowego ze wczoraj z obiadu oraz dwie bułki twarde jak kamienie wulkaniczne. Musimy je wyrzucić teraz na blat stołu. Wart jeszcze poobracać go szpachelą do gilla. Nie róbmy tego rękaki, żeby zachować higienę, bo rąk nie myłam. O, jaki kozacki kreboburger mi wyszedł, zaraz go zjem, tylko umyję ręce, bo nie myłam. O, co tak pachnie, czy to kebab, a nie to burger zwykły, ale wygląda bardzo smacznie, więc go sobie biorę. Ale dobre, mniam, pycha palce lizać po prostu. Dobra, wróciłam, mam ręce już czyste. Co, o, gdzie jest mój kreboburger? No co tu się stało? Hej, ja już wiem, co tutaj się stało. Panie Adamie, idę po ciebie, słyszysz, idę po ciebie.